Czy kiedykolwiek obudziliście się w środku nocy, przerażeni, mając wrażenie, że ktoś chodzi wokół waszego domu, obserwując was przez okna? Wszyscy powinniśmy być nauczeni zamykania drzwi przed pójściem do łóżka, ale co w przypadku, kiedy ktoś nawet nie musi wchodzić do środka, żeby was skrzywdzić? W sierpniu 1944 roku małe miasteczko Mattoon w Illinois, USA, stało się areną jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych serii zdarzeń kryminalnych w historii Stanów Zjednoczonych. Mieszkańcy zaczęli zgłaszać incydenty, w których byli narażeni na tajemniczy gaz paraliżujący, puszczany do ich domów przez nieznanego sprawcę, którego prasa nazwała szalonym gazownikiem z Mattoon. Tylko jaki był w tym cel i kim tak naprawdę był Matt Gasser? Pierwsze zgłoszenia o tajemniczym gazie pojawiły się pod koniec sierpnia 1944 roku. Mieszkańcy Mattoon, niewielkiego miasteczka liczącego około 15 tysięcy mieszkańców, byli wstrząśnięci, gdy 31 sierpnia Aline Kearney zgłosiła, że obudziła się w środku nocy, czując słodki, ale mdły zapach gazu, który wypełniał jej sypialnię. Początkowo przypuszczała, że źródłem zapachu jest piecyk gazowy, który, jak się okazało, był wyłączony. Wkrótce po tym zaczęła odczuwać paraliż w dolnej części ciała oraz trudności z oddychaniem. Mąż kobiety, który wrócił do domu z nocnej zmiany, odkrył, że okno sypialni było otwarte, mimo że kobieta upierała się, że wcześniej było zamykane. Wezwana na miejsce policja w dalszym ciągu wyczuwała słabnący, nieprzyjemny zapach. Niestety nie udało im się zlokalizować jego pochodzenia, ani też śladów osób trzecich. Bert Kearney, wracając do domu, rzekomo widział wysokiego, ubranego na czarno mężczyznę, który wlepiony w szybę zaglądał do sypialni, obserwując jakby jego sparaliżowaną gazem żonę. Udał się za nim w pościg, ale próba złapania tajemniczego podglądacza spełzła na niczym. W ciągu następnych dni pojawiły się kolejne zgłoszenia o podobnym opisie. Pan i pani Urban Reeve po przeczytaniu o zaistniałej sytuacji zgłosili, że kilka dni wcześniej obudzili się, czując podobny zapach i też doświadczając paraliżu. W ciągu następnych dwóch tygodni liczba zgłoszeń wzrosła, a mieszkańcy zaczęli odczuwać panikę. W sumie zgłoszono około 25 incydentów, w których mieszkańcy twierdzili, że byli narażeni na działanie tajemniczego gazu. Wybuchła histeria. Ludzie byli podejrzliwi do swoich sąsiadów, a każdy, nawet najmniejszy dziwny zapach, łączyli od razu z psychopatycznym gazownikiem. Jedna z mieszkanek zeznała, że na swoim ganku znalazła chusteczkę, nasiąkniętą czymś najprawdopodobniej trującym. Ofiary gazu opowiadały o coraz to nowszych symptomach. Pojawiały się zeznania o puchnących drogach oddechowych, pieczeniu w gardle, zawrotach głowy czy olbrzymich nudnościach. Lokalne gazety codziennie donosiły o nowych incydentach, podsycając atmosferę niepewności i strachu. W artykułach pojawiały się dramatyczne nagłówki i opisy, które jeszcze bardziej potęgowały panikę. Policja została zalana zgłoszeniami od zaniepokojonych mieszkańców, a lokalne władze znalazły się pod presją, żeby szybko znaleźć sprawcę. Policja w Mattoon prowadziła śledztwo, aby ustalić źródło i naturę tajemniczego gazu oraz tożsamość tej osoby odpowiedzialnej za ataki. Nie było im łatwo, ponieważ jednostka policji w Mattoon składała się wówczas tylko z dwóch oficerów oraz 8 policjantów. Władze przeprowadziły wywiady z ofiarami lub świadkami, a także i zbadały miejsca zdarzeń. W wielu przypadkach stwierdzono, że okna lub drzwi były otwarte, co sugerowało, że sprawca mógł wpuścić gaz do domu z zewnątrz. 6 września Glenda Henfershot i jej córka potwierdziły, że widziały ubraną na czarno postać na 2 godziny przed tym, jak ich dom opanowały nudności oraz zawroty głowy. Wtedy też 60-letni Fred Gobble zgłosił, że widział, jak przez okno wprost do jego pokoju coś było rozpylane. Coś, co spowodowało znane już symptomy zatrucia.
Mężczyzna nie widział, kto dokonywał tego ataku, ale jego sąsiad zeznał, że była to szczupła, wysoka postać, znów ubrana na czarno. Początkowe teorie dotyczące sprawcy obejmowały możliwość, że była to pojedyncza osoba, działająca z motywów osobistych lub psychopatycznych. Niektórzy sugerowali, że mogło to być dzieło żartownisia lub osoby cierpiącej na chorobę psychiczną. Wkrótce jednak pojawiły się bardziej złożone teorie, łączące te wydarzenia z działalnością sabotażystów lub nawet i szpiegów wojennych. Bo przypomnę, był to rok 44, kiedy II wojna światowa cały czas zagrażała Europie w tle. Władze lokalne poprosiły o pomoc ekspertów z zakresu chemii i toksykologii, aby zidentyfikować gaz. Próbki powietrza pobrane z domów ofiar były analizowane, ale nie znaleziono żadnych dowodów na obecność toksycznych substancji. To tylko pogłębiło tajemnicę, ponieważ objawy zgłaszane przez ofiary były bardzo realne i wymagały wyjaśnienia. Sugerowano, że gaz mógł być po prostu oparami chloroformu, ale jednostka wojsk chemicznych Armii Amerykańskiej sugerowała, że mogła to być chloropikryna, stosowana jako bojowy środek trujący o dosyć słodkim zapachu, ale także i główny składnik ówcześnie stosowanego sprayu na insekty. W miarę jak incydenty się nasilały, społeczność Mattoon przez panującą w mieście panikę postanowiła zebrać się do kupy i pomóc policjantom. Utworzono uzbrojone grupy patrolujące ulice, których zadaniem było strzec miasteczka przed psychopatycznym gazownikiem. Ci mieszkańcy, którzy bali się wychodzić na zewnątrz po zmroku, nie czuli się bezpiecznie nawet we własnych domach, bo to tam głównie dochodziło do ataków. W prasie pojawiały się artykuły opisujące szaleńca gazownika jako groźnego przestępcę, co jeszcze bardziej podsycało strach. 13 września 1944 roku doszło do ostatniego już ataku. Berta Birch, jak każda inna ofiara, przebywając u siebie w domu, poczuła odór gazu. Kobieta zeznała, że widziała, kto wtryskuje trujące opary wprost do jej domu i że trucicielem wcale nie jest mężczyzna. Postać zauważona przez Bertę była kobietą, dla niepoznaki przebraną za mężczyznę. Policja potwierdziła, że na miejscu zdarzenia odkryto kobiece ślady butów. I jak mówiłem, był to ostatni atak. Co ciekawe jednak, nikt nie zginął z rąk szaleńca, ani nawet na wskutek zatrucia się gazem. Tak więc, o co w tym wszystkim chodzi? Jedną z najbardziej kontrowersyjnych teorii dotyczących szaleńca z Mattoon jest hipoteza, którą wysnuł oficer policji C.E. Cole na łamach dziennika z 12 września 1944 roku. Gazownik z Mattoon nigdy nie istniał, a wszystkie te wydarzenia były wynikiem masowej histerii. Te słowa rozwścieciły mieszkańców, którzy uważali, że policja albo zamiata sprawę pod dywan, albo nie traktuje tego poważnie. Psychologowie sugerują, że w kontekście wojny, stresu i napięć społecznych mieszkańcy mogli faktycznie doświadczać psychosomatycznych objawów, które przypisywali atakom gazownika. A sam tajemniczy zapach mógł być efektem dymu ulatniającego się z pobliskiej fabryki amunicji wojskowej. Dziwnym trafem jednak żadni pracownicy fabryki się nie pochorowali, ale za to mieszkańcy miasteczka oddalonego o kilka kilometrów już tak. Wspomnienia o wcześniejszych atakach mogły również wpływać na postrzeganie rzeczywistości, prowadząc do fałszywych zgłoszeń. Socjologowie zwrócili uwagę na lokalne warunki społeczne i ekonomiczne, które mogły przyczynić się do powstania atmosfery strachu i paniki. W czasie wojny społeczności takie jak Mattoon były często narażone na stres związany z brakiem zasobów, obawami o bezpieczeństwo oraz napięciami społecznymi. Te czynniki mogły wpłynąć na sposób, w jaki ludzie interpretowali i reagowali na tajemnicze incydenty. Samą teorię obala jednak Scott Maruna, nauczyciel chemii i fizyki z Jacksonville, który poświęcił temu swój czas na tyle, by nawet napisać książkę zatytułowaną Szalony gazownik z Mattoon – obalanie histerii. Według niego idealny wręcz przykład masowej histerii z Mattoon jest fałszywym twierdzeniem, a gazowanie ludności jako produkt paranoi, paniki i delirium nie jest prawdziwy. Kiedy policja doprowadziła ludzi do przekonania, że gazownik nie istnieje, nagle telefony na posterunek przestały dzwonić. Być może, jak sugeruje Maruna, z czystego zażenowania.
I być może dlatego, że szef policji zagroził aresztowaniem każdego, kto zgłosi gazowanie bez poddania się badaniu lekarskiemu. Samo to, jak twierdzi Maruna, zniechęcało ludzi do przyznania się, że zostali zagazowani. Na koniec Maruna prezentuje swoje rozwiązanie. Odrzuca 60-letnie twierdzenie o masowej histerii i wskazuje na prawdziwą osobę jako winowajcę. Ale o nim za chwilę. W trakcie śledztwa po drodze pojawiła się też inna teoria, która sugerowała, że ataki mogły być wynikiem działalności sabotażystów wojennych. W czasie II wojny światowej obawy o sabotaż i szpiegostwo były dosyć powszechne, a niektóre raporty sugerowały, że niemieccy agenci mogli próbować siać panikę w amerykańskich miastach. Brak konkretnych dowodów na tę teorię jednak sprawił, że została ona szybko odrzucona przez większość badaczy. No bo po co niemieckim szpiegom byłoby sianie paniki w tak małym i nic nieznaczącym miejscu jak Mattoon? Ostatnia znana i akceptowalna teoria zakładała, że gazownik mógł używać specjalnych chemikaliów, które faktycznie były trudne do wykrycia. Jednym z podejrzanych był Farley Llewellyn, genialny z dziedziny chemii chłopak, który był chemikiem amatorem, samoukiem. I to właśnie jego wskazał Scott Maruna w swojej książce jako prawdopodobnego sprawcę. Żyjący we własnym świecie, z nosem zakopanym w książkach Farley, pił za dużo. Prowadził tajne laboratorium i eksperymentował z różnymi chemikaliami. Wszystkie ataki miały miejsce niedaleko jego miejsca zamieszkania, a na kilkanaście dni przed szaleństwem Farley przeprowadzał eksperymenty u siebie w domu, co skończyło się eksplozją. Za wszystkimi akcjami musi stać motyw, a ten Farleyowi było łatwo przypisać. Od małego był wyrzutkiem, nie do końca lubianym i mało szanowanym przez rówieśników. Szkalowanie nasiliło się, gdy rozpowszechniono plotkę w mieście o jego rzekomej odmiennej orientacji seksualnej. W przypływie niestabilności psychicznej i lat stłumionego gniewu na miasto, które nie chciało i nie mogło go zaakceptować, Farley majstrował i bawił się różnymi rozpuszczalnikami organicznymi, próbując stworzyć odpowiednią broń. Policja jednak nie powiązała niedoszłego chemika z atakami na mieszkańców. Sprawa szalonego gazownika pozostaje jednym z najbardziej zagadkowych przypadków w historii, a brak rozwiązania spowodowany jest głównie brakiem namacalnych dowodów. Poza odciskiem buta śledczy nie mieli niczego, co mogłoby doprowadzić ich do jakichkolwiek dalszych kluczowych punktów śledztwa. Kimkolwiek był szaleniec i jakiekolwiek były jego motywy, to pozostaje postacią z pogranicza rzeczywistości i legendy, nieodłącznie związaną z historią małego miasteczka w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem zamknijcie szczelnie okna i do zobaczenia w kolejnym filmie. Czarne serce.